skali tygodnia, no to powiedzmy, można tak na czysto zarobić 2,5 tysiąca. Spalanie średnie? Spalanie około 4,5-5 litrów. Z wieczorem, jak jeździłem weekendowo, to mnie się pytali, czy uciekłem z wesela. Najbardziej niebezpieczną sytuacją było... Czy ty zarabiasz właśnie od ilości kursów, od tego, ile ludzie płacą, czy od czego twoje zarobki? Znaczy tak, choroba mnie zmusiła do jazdy. W sensie, można powiedzieć, pchnęła w tym kierunku, tak? Najlepszy najlepszy dzień to 1000. Mi się kiedyś udało zarobić. Siemaneczko na kanale Do Roboty. Dzisiaj znajdujemy się w przepięknej, słonecznej Warszawie, ale nie będziemy po niej spacerować czy chodzić, tylko będziemy jeździć, dosłownie, taksówką, bo ze mną jest Sylwester. Witam cię serdecznie. Cześć. Kierowca taksówki współpracując z Boltem. I od początku, jak to wygląda? Czy ten samochód przepiękno oklejony jest twój, czy jak to wygląda? Samochód należy do partnera. Partner mi go podnajmuje. Serwis jest też po ich stronie, więc oni wszystko załatwiają. Nie muszę martwić się o nic. Wsiadam rano do auta i mogę już jeździć. Zaczynamy dzień pracy. Dzisiaj ten dzień pracy pokażemy. I co robimy na początku? Pierwsze co to logowanie się do aplikacji i sprawdzenie, czy w pobliżu są kursy, ale zazwyczaj aplikacja nam pomaga znaleźć tego pasażera. Czyli mniej więcej po około, nie wiem, 5 minutach na przykład po zalogowaniu się. I to jest tak, że zaczynasz pracę, o której chcesz? Jesteś wolnym człowiekiem Najlepiej zaczynać pracę jest w godzinach szczytu, czyli kiedy ludzie gonią wszyscy do biur i trzeba ich zawieźć. No i godziny popołudniowe też są takie najbardziej dochodowe. No właśnie, ale kto decyduje o tym, o której zaczniesz tą pracę? Czy tutaj, po prostu... Tutaj nie ma osoby decydującej oprócz mnie. Dobra, czyli sporo informacji w tym odcinku oczywiście się pojawi. Sylwester jest bardzo barwną postacią, bo poznaliśmy się już jakiś czas temu, więc zostańcie do końca tego materiału. My jesteśmy już zalogowani, wsiadamy do tego samochodu i jedziemy szukać pierwszych klientów, ale tak, mówię, że długo się nie szuka. Nie, to właściwie oni nas szukają, tak? Aplikacja szuka mnie jako kierowcę, najbliższego kierowcę, żebym jak najszybciej dojechał do klienta i go zawiózł do celu. I jeszcze aplikacja od razu mu też pokazuje cenę, za którą mniej więcej zapłaci podatek godzinie. No każdy pewnie zna tą aplikację i zna ten system ze strony klienta, ale dzisiaj poznacie to, jak wygląda ze strony kierowcy. Więc nie przedłużając tego wstępu, wsiadamy do samochodu i jedziemy po pierwszych klientów. Dowiedzieliśmy się od ciebie już, jak taki dzień się rozpoczyna i kiedy się go rozpoczyna, ale teraz pytanie, jak w ogóle zacząć taką pracę? Najprostszym rozwiązaniem jest podjąć współpracę, tak jak w moim przypadku, z partnerem. Czyli nie muszę mieć działalności, jestem zatrudniony u partnera, samochód wynajmuję od partnera, mam problem z głowy, czyli on wszystko już to załatwia, wydawanie licencji, czyli jeżdżę na jego licencji, tutaj też gdybym musiał mieć własną działalność, to już wyrabiam licencję pod siebie, tak? Okay. Tutaj jest to tak skonstruowane, że no, człowiek jest zwolniony, jedzie się do partnera, informuje się, że chcemy podjąć współpracę, trzeba pobrać zaświadczenie o niekaralności, zrobić odpowiednie badania, bo bez badań nie da rady, psychotesty i oczywiście te zdrowotne, czy nadajemy się. No i kiedyś było to tak, że było trzeba zdawać egzamin na licencję. Dzisiaj to jest po prostu wydawana licencja, można powiedzieć, że prawie dla każdego. Oczywiście ujmę to jeszcze jedną ważną rzecz. Z polskim prawo jazdy, tak? No właśnie, tak. Ostatnio przepisy się zmieniły. I to polskie prawo jazdy trzeba mieć. Czyli jeśli jesteś zatrudniony u partnera, to ten partner jest przedsiębiorcą, który po prostu ma swoje samochody, tak. I zatrudnia kierowców, tak, i on nawiązuje współpracę z Boltem. Tak, czyli ja nie bezpośrednio jestem zatrudniony przez Bolt, tylko przez partnera i współpracuję z Boltem. No ale można zostać oczywiście też takim partnerem, czyli kimś, kto ma na przykład, tak, swój samochód. Tylko trzeba wtedy mieć działalność, czyli tak jak mój partner założył działalność gospodarczą, czy w tym przypadku u mnie to jest spółka, trzeba mieć flotę przede wszystkim, tak, tych aut, o których... Ale też można mieć, powiedzmy, jeden samochód, mieć swoją działalność, pracować dla Bolta i być, tak, sam sobie, tak, przedsiębiorcą, tak, powiedzmy, ale wtedy i kierowcą. Trzeba mieć działalność gospodarczą. Tak jest. I powiedzmy, ile dni w tygodniu jeździmy, ile godzin dziennie? Powiem tak, tutaj można sobie samemu regulować. Z reguły jest tak, przy takich... W takim standardowym dniu wyjeżdżam, biorę pasażera przy Narodowym przykładowo, odwożę go do nadworza centralnego w Warszawie i z reguły jest tak, że mija chwila, bo zawsze jest, znajdzie się ta osoba, która będzie potrzebować mnie, więc ja nie muszę czekać, nie muszę dojeżdżać, nie wiem, paru kilometrów, bo ja sobie w tej aplikacji zaznaczam tak zwany promień
logowania mojego do danego obszaru. Aha. I wtedy wybieram 2 km i w tym obszarze mi znajduje klientów. Czyli nie znajduje ci na innych dzielnicach, bo może 5 km dalej. Tak, mogę sobie to rozszerzyć, wiadomo, ale to wiąże się z tym, że pasażer może odmówić, bo jemu bardzo się śpieszy. Czyli z biznesowego punktu widzenia tych kursów jest sporo, tak? Raczej tak. Na pusto rzadko się jeździ? Praktycznie w ogóle. Można powiedzieć, że człowiek, jak jest osoba paląca, to nie zdąży spalić papierosa, a już ma kolejne zlecenie. Okej, okay, aż tak to wygląda. Tak. Oj, tak jak widzę, jesteśmy powiedzmy normalną taksówką, bo po prostu jesteśmy pod logiem Bolta, ale to jest jako zapisane jako taksi, czyli jako możemy jeździć sobie powiedzmy buspasem, taksipasem. Tak, buspasy bardzo pomagają w przemieszczaniu się, chociaż nie wszędzie w Warszawie, ale one są tym bardzo, bardzo dużym plusem niż posiadanie własnego auta, bo wtedy w korkach ja sobie lecę buspasem, komuś się śpieszy do pracy, bo zaspał, to możemy jechać, tak? Wyciągając własny samochód, to już jesteśmy uziemieni na bardzo długi czas. Jasne. Tutaj jeszcze dla widzów też informacja, że jeszcze apki nie włączyliśmy. To nie jest tak, że sobie 6, 8, 10 minut rozmawiamy, jeszcze nam nie wpadły zlecenia. Tworzymy ten odcinek na razie po to, żeby się tutaj rozgadać, poopowiadać Wam o biznesie, a po klientów będziemy... Bo jak włączymy, przerwę Ci. Jak włączymy apkę, to byśmy nie przejechali 200 metrów, mielibyśmy już mi klienta. Już pada. Tak. No, ale widzimy też dookoła, ile tych taksówek, ile tych Boltów właśnie jest obok nas i każdy jest pełny, więc się domyślam, że zaraz byśmy mieli z tyłu pasażerów, na co oczywiście będziemy zaraz liczyć, no bo po to się pracuje, żeby te kursy były wykonywane. Tak. Bo co, za pustą jazdę nikt nie płaci? Nie, wtedy ewentualnie, no bo bez sensu jest jeździć w kółko i czekać na klienta. O, pan machał. Właśnie, tak. Mogliśmy mieć klienta zabrać, z łapki, tak. Jak to z łapanki, tak. Powiedziałeś. I właśnie stał też na przystanku. Tak, bo już machał ręką pan elegancki w marynarce, już rękę podnosi. Byśmy go mogli go złapać. To co, może włączymy tą apkę, zobaczymy co nam wpadnie i jak szybko. Możemy włączyć, jesteśmy akurat w samym centrum Warszawy. No właśnie, więc... bo tak patrzę, mówię, tam odjeżdżaliśmy od stadionu, no to mówię centrum Warszawy. A, jeszcze jest ważna kwestia. Nikt za mnie tej aplikacji mojej nie uruchomi. Mam coś takiego jak sprawdzanie tożsamości, czyli ja muszę sobie zrobić zdjęcie. Pana Staszka nie wstawisz za siebie? Nie. Wtedy robię sobie zdjęcie. Moje zdjęcie jest wyraźne, wysyłam do akceptacji i trwa chwilowa weryfikacja w granicach minuty. Jest odpalona aplikacja i czekamy na pierwszy kurs. Wszystko jest uzależnione też od w jakim dniu zaczynamy pracę. Czy jest to poniedziałek, z reguły poniedziałek, wtorki, środy, czwartki są najbardziej takie, mieli się na mieście, tak? Piątki, no to bardziej ludzie wyjeżdżają, to godziny popołudniowe. Jest też taka luka tak zwana właśnie między godziną 10 a 14, kiedy tych kursów jest troszeczkę mniej. No bo wiadomo, no, mamy okres wakacyjny, to się zmienia wieczorem wtedy, bo tak to się dzieje w dzień, w tygodniu, powiedzmy w tym momencie, kiedy nie ma wakacji, no to i właśnie mamy... Ile minęło, drodzy widzowie? Nie wiem, no serio, no 20 niecała, sekund, 30 tak, sekund. No i mamy. Możemy wziąć i sobie wyjdziemy niedaleko, całkiem wyszło. Nie ma możliwości tak, żeby jeszcze przynajmniej, żeby klient mógł sobie wybrać danego kierowcę, no bo wiadomo, okay. Wiesz, opcja powiedzmy VIP z dopłatą, pewnie kiedyś takie coś zostanie wprowadzone, że z tym mi się, nie wiem, wystawiłem mu 5 gwiazdek, czy jakąś dobrą ocenę, to chcę, żeby on po mnie przyjechał i ciach jest dopłata. Albo skontynuować ciąg dalszej historii, którą opowiadał wcześniej. O właśnie, to informacja dla Bolta, nie? Że chcą wykorzystać, to bierzemy 5% od pomysłu, to ty 7, ja 3, dobrze, jesteśmy dogadani. I tu jeszcze kwestię chciałem poruszyć przed odbiorem klienta twojego ubioru, no bo tak, wiem, że są nagrywki, ale wiem, że rozmawiałem z tobą przez kamerkę kilka razy jeszcze przed tymi nagraniami i zawsze dobrze wyglądałeś. Czy to jest twój jakiś styl? Powiem tak, kiedyś jak zaczynałem, można powiedzieć, nie do końca na taksówce, zmieniłem auto na nowe i powiedziałem, że chcę ładnie wyglądać, bo to jednak jest komfort dla mnie i dla pasażera, ale to jakoś też... jest milej komuś siąść do kogoś, kto jest ładnie ubrany, schludnie i w koszuli. No wiadomo, że jak jest samochód czysty, nie jest napalony, tak, nie jest to, nie jest tamto, jest kulturalnie elegancko, no to milej się jedzie. Milej, mimo wszystko, że to jest wiadomo, 7-10 minut gdzieś tam po mieście, żeby się dostać. Ale zawsze ktoś cię zapamięta, ale jest to człowiek wyróżnia, nie siedzę w dresie, nie siedzę w koszulce rozciągniętej, tylko koszula codziennie i powiem Ci, że odkąd zacząłem jeździć w koszulach, kiedyś nawet jak jadę
tak prywatnie samochodem. To ludzie wsiadali. Nie, to ja się źle czułem. Aha, ja już czułem się tak bardzo niekomfortowo. I staram się z reguły, nawet bardziej sportowo można powiedzieć, koszulę czy z krótkim rękawem założyć, jak gdzieś jadę prywatnie, ale to t-shirt to tak. Jednak to nie to. To nie to. To nie to. Nie musi być jagel. Tak, no, ale każdy ma swój styl. Każdy styl szanujemy, więc można jeździć tak elegancko, ale można jeździć po swojemu. Tak szczerze, to znaczy poza choroba mnie zmusiła do jazdy. W sensie, aha, można powiedzieć, pchnęła w tym kierunku, tak? Bo nie wymagało to. Ja pracowałem głosem. Ja mogę mówić jak żuły. Albo mówić trochę inaczej. Ja mogę modulować sobie głos. Mhm. Po 5 operacjach jestem na nowotwór strun głosowych. Więc, no i tak spełniło się poniekąd marzenie i ale jeżdżę. Tak, tak, tak gadasz. Tak, właśnie, ale nie muszę mieć świstka tego, który lekarze podpiszą, nie? Więc. Mhm. O, jest klientka. Dzień dobry. Dzień dobry. A to tak. Wszystko się zgadza. Tak. Ja dzisiaj jestem praktykantem, uczę się na taksówkarza, tak. Jeszcze tras nie znam i ulic, ale na razie nie muszę. Na razie. Tak. No, dlatego, klient nie musi to. Tak, dlatego my jesteśmy, powinniśmy większość znać tych główniejszych. No, a no właśnie, jak to jest? Głównie na GPS-ie jeździsz? Na GPS-ie, znaczy powiem Ci tak, jeżdżę od 8 lat, więc już trochę Warszawy poznałem. Mieszkam w 10 dzielnicach, więc to też jest duża przewaga. Więc łatwiej mi się poruszać, ale tak, nawigacja robi swoje. Kiedyś właśnie było trzeba zdawać egzamin z tego, z topografii. Kiedy, tak, kiedyś były. Teraz zostało to pominięte ze względu na to, że mamy w każdym telefonie praktycznie już mapy. Czyli w sumie dla kogo jest taka praca? Znaczy, każdy może jeździć, ale no, trzeba brać pod uwagę to, że to nie jest łatwe jeździć w Warszawie, bo jednak trzeba mieć... To nie tylko mówię o Warszawie, tutaj oglądają nas wszędzie, widzowie, tak, Polski, całej Polski. Gdzie... Znaczy ogólnie jeździć może każdy. Aby umiał dobrze jeździć i robił to sprawnie, nie stwarzał zagrożenia, bo ktoś czuje się niepewny, no to wiadomo, tutaj no, nie będziemy jechać 40 na godzinę na 80, więc trzeba być troszeczkę doświadczonym w samej jeździe. Bo... I też nie można w drugą stronę jechać setkę na 50. Tak, zgadza się. Trzeba właśnie trochę obyć się z danym autem. No wiadomo, tutaj w tym wypadku no, auto nie jest moje, ale nim jeżdżę na co dzień, bo też właśnie jest tak, że auto, które ja wynajmuję, mogę użytkować prywatnie. Czyli przykładowo nie chcę jeździć, nie wiem, w danym tygodniu, bo mamy okres wakacyjny, wyjeżdżam na sobie na tydzień. Wiadomo, wtedy nie zarabiam, ale za auto za dany tydzień muszę zapłacić. Więc. Jaki to jest koszt mniej więcej? W granicach 700 zł za tydzień. Za tydzień. Tak, teraz troszeczkę to. Z pakietem powiedzmy serwisu, tak, opon, tak, wszystkiego, nic, oklejenia. Niczym się nie muszę martwić. Płacę i jeżdżę ile chcę. Oczywiście jedyny koszt to jest. Benzyna. Benzyna, czyli paliwo tankujesz sam, do zużycia, powiedzmy ile tam zużyjesz, to jest... Większość aut oczywiście jest zagazowanych, co jeszcze do nich wychodzi, to jest duży plus. Albo hybrydy też. Albo to właśnie to jest hybryda, czyli mamy benzynę, czyli jeden bak, który na tą chwilę mam 594 km, to jest bardzo dużo, czyli można przejeździć... Spalanie średnie? Spalanie około 4,5-5 litrów. Więc dużo się pojeździ, a dodatkowo mamy jeszcze zbiornik gazu, co jeszcze zwiększa ten zasięg, czyli tak naprawdę można siąść z rana i skończyć następnego dnia z rana. Oczywiście tak się nie da, no tak, bo trzeba być, jak to się mówi, na chodzie pełnym. No ale tachografu nie mamy z jednej strony, nie mamy, sami dyktujemy ile będziemy jeździć. Tak, ale są niektóre aplikacje, które powodują tak, że przejeździłeś 8 godzin, musisz zrobić sobie 2,5 godziny przerwy, czyli nie zalogujesz się, wyloguje cię system po zakończonym kursie. Czy też jest taka kwestia, możliwość? Bo mnie też ciekawi, właśnie wiadomo, Bolty są w różnych miastach, w wielu miastach, nie tylko w Warszawie. Czy mógłbyś na przykład dzisiaj jeździć w Warszawie, tym samochodem przejechać do innego miasta, gdzie też jest? Nie. Licencja jest wydawana na konkretne miasto. Na przykład, gdybym, nie wiem, mieszkam w Warszawie, urodziłem się w Krakowie i chcę pojechać sobie na, nie wiem, 2 tygodnie urlopu,
ale mi coś z rana coś tam dorobić. Ale na przykład dorobić. Kurs mogę wziąć z Warszawy do Krakowa, bo mam licencję warszawską. Aha, a to z Krakowa do Warszawy? Z Krakowa do Warszawy już nie. I po Krakowie też nie możesz zarobić. Nie. No i tak jak wspomniałeś, można to też łączyć ze swoją normalną pracą. Tak. Czyli mogę sobie pracować gdzieś na etacie, no ale na przykład wieczorami... Albo na pół etacie, no właśnie, tak. Na przykład. I wieczorami, nockami, no nie mam co robić, nie mały się partnerki, dzieci, cokolwiek. Tak. Chcę sobie pracować. Jechać, nie mogę spać, nie wiem, chcę sobie... Bo wiadomo, wieczorem miasto jest luźniejsze. Można na spokojnie przejechać. Jeszcze jedna rzecz niedawno się pojawiła na warszawskich drogach, nowe oznakowanie, czyli zielona strefa. To już będzie zwiększało ilość kursów, bo wiele aut nie będzie mogło wjechać do zielonej strefy. Co się zmienia? Jakie zmienia auto? Się, znaczy starsze auta chyba niż 20 lat nie będą mogły wjechać do centrum, do tej wyznaczonej strefy zielonej w Warszawie. No teraz na przykład dany pan z Grodziska Mazowieckiego, podaje przykład oczywiście, ma auto starsze niż 20 lat i on na przykład pracuje w centrum i już do centrum nie wjedzie. No tak. Więc no tak, albo zostawia auto gdzieś dalej i będzie musiał zamówić taksówkę, albo będzie od siebie jeździł taksówką, co myślę, że no dużo zaoszczędzi czasu, no bo nie będzie musiał szukać miejsca parkingowego gdzieś tam, żeby zaparkować, dojść do autobusu czy czegokolwiek. Więc no to tych kursów się na pewno znacznie więcej pojawi. No. Albo kupi nowsze auto. Albo kupi nowsze auto, ale no wiadomo, nowsze auto trzeba mieć gdzieś zaparkować w tej Warszawie. Mimo wszystko. Mimo wszystko, tak. A jak widać, no ciężko z tymi miejscami jest. I... Okej, czyli jesteśmy na miejscu. Na miejscu. Dojechaliśmy. Tak. I jak to w aplikacji też jest? W aplikacji ogólnie tak, jest płatność bezgotówkowa, więc ja tylko przyciągam, potwierdzam, że dojechaliśmy, potwierdzam cenę, jaka jest za... Bo cena może być różna w zależności od tego, czy czekam dłużej na pasażera. Potwierdzam. Okay. To jest wszystko. Czyli my prosimy o dobrą opinię. Tak, oczywiście. Mogą wystawiać opinie, komentarze. Dziękuję. Do widzenia. Okej, czyli to jest... Aha, to jest kasa. Ale ktoś może zaznaczyć w apce, że chce płacić gotówką? Może. Jeśli nie ma podłączonej karty, to po prostu ma możliwość... I ty masz kasę fiskalną, czy jak to wygląda tutaj? Mam terminal, który mogę przyjmować płatności. Na przykład jeśli ktoś nie ma połączonej karty, ale ma tylko kartę albo płaci telefonem, a nie chce dodawać, to ma taką możliwość. A drugą opcją jest połączenie, najprostsze połączenie ze swoim kontem. Kartę dodajemy i wtedy wszystko leci. Okej, okay. A to jest urządzenie? To jest urządzenie, tutaj widać, to jest terminal jeszcze z łapki. Czyli ja sobie uruchamiam, w momencie jest połączone, klient widzi cenę, to mi drukuje paragon. To jest paragony, są w wersji elektronicznej, czyli z aplikacji. Tutaj, jeśli ktoś mnie zatrzyma, włączam taksometr, taksometr mi zlicza czas przejazdu, kilometry i cena jest ustalona już z góry przez miasto stołeczne Warszawy. I cena maksymalna za kilometr. I wtedy pasażer widzi, drukuje, muszę nawet dać mu paragon po zakończonym takim kursie. I tyle. I tyle. No to czekamy na kolejne zleconko i jedziemy dalej. Więc tutaj bezpieczeństwo to jest podstawa. Dużo ludzi nie chce zapinać pasów. Wsiadają i nie. Mówię, no ale ja akurat mam plastikowe siedzenia w drugim aucie. No to pokazuję im, że no niestety jedno puknięcie jest zdarte. A jak sytuacja z klientami z drugiej strony? Czy też jest, powiedzmy... Klienci z reguły, wiesz co, to by musza... Wsiada dresik i nie powie się ma ziomek, tylko proszę pana. To jednak wymusza jakieś tam inne zachowania w stosunku do mojej osoby. Właśnie, że dlatego my możemy jeździć bez pasu, żeby ewentualnie nikt nas nie przydusił, my jako taksówkarze, bądź szybko opuścić pojazd, można powiedzieć. No bo nigdy nie wiadomo, na kogo się trafi, czy ktoś ma zły dzień, czy ktoś chce coś zrobić, tak? To są najgorsze osoby z reguły, które pan włączy tą muzykę. Ja mówię, że no niestety no prowadzę auto, nie będę teraz dłubał, tak? Bo im podłączał bluetooth, podłączał muzykę, no bo to nie jest dyskoteka, to jest taksówka. Wsiadają z kebabami, mówię, że nie, no bo to jest moje narzędzie pracy, o które muszę dbać. A panie na przykład, które niekoniecznie chcą zapłacić aplikację, ma w inny sposób? Nie zdarzyło się. Kiedyś podobno takie plotki chodziły, że było tak, że... No wiadomo, inne czasy były, tak? No, zależy od kursu też, nie? No, jak daleki kurs? Powiem szczerze, nie, że i miałem taki jeden kurs. Odbierałem taką jedną panią z pracy i ona mówiła, że ona chyba pieniędzy nie ma i w ogóle nie będzie miała chyba jak zapłacić. I
Tak mi później to przyszło na myśl, że ona chyba, nie wiem, chciała może w ten sposób zapłacić, albo po prostu tu i co, nie miała... domyśliłeś się, czy? Jakoś później mi dopiero przyszło na myśl, no bo ja się, skupiam na pracy, tak, żeby... Ona może też. Nie na przyjemności, ale miałem taką śmieszną sytuację właśnie przez krawat, że wiozłem dziewczyny, które były podchmielone i jedna to mi prawie siedziała tutaj na, pomiędzy siedzeniami, a na sam koniec, jak już zakończyłem kurs, powiedziała, że podoba jej się mój głos, złapała mi za krawat i zaciągnęła tak częściowo do tyłu, pocałowała i wyszła. Więc tak miło czyli było. Panowie, drodzy widzowie, noście krawaty, jak to tak. Męski zwist, nie? Tak. Tak się to nazywa. Nie tylko jednym człowiek żyje. No właśnie. Bo można otrzymywać tipy tak zwane, czyli jest fajny przejazd, z reguły mam, chociażby za ubiór, czyli ktoś może dać napiwek. Czyli ja poza kursem dostaję jeszcze więcej od siebie, dla siebie w ramach, nie wiem, wyglądu, jasne, czy dobrego przejazdu, tak? Czy komuś się śpieszy i pytam się, jak mam jechać, bo zazwyczaj się pytam, czy komuś... Bo zresztą mówią też, czy, że potrzebuję szybko przejechać. No to wybieram taką trasę, żeby nie wlec się 40 na godzinę, no bo są miejsca, w których no, można jechać 80, więc wolę przejechać na tych, które można jechać 80 legalnie i zawieźć danego pasażera na miejsce. No dobra, ale oprócz tych tipów, bonusów... Zarabia się pieniądze, bo to, tak, jest, tak, to jest praca i właśnie o tych pieniądzach chciałbym porozmawiać. Jak wygląda tutaj stawka? Widziałem na drzwiach 3 zł za kilometr, 8 zł za trzaśnięcie tak, drzwiami. Tak, co dalej? Tutaj cena jest tak zwana z taksometru. Bolt ma to do siebie, że te stawki są ruchome ze względu na, tak jak Ci mówiłem, o tych mnożnikach, tak, że jest duże zapotrzebowanie, będzie koncert, więc ta stawka będzie wyższa. Ale będzie pewność, że przyjedzie taksówka i odbierze, tak? No bo most będzie wyłączony, dojazd może być słaby i to jest właśnie najlepsze, że szybko ściąga daną osobę, która gdzieś tam jest najbliżej. No dobra, no ale to jest jedno. Czy ty zarabiasz właśnie od ilości kursów, od tego, ile ludzie płacą, czy od czego twoje zarobki? Znaczy tak, moje zarobki, mam wyznaczony kurs, przykładowo, niech on kosztuje 50 zł. Prowizja jest oddawana, to jest dokładnie 25% z tych... Od kursu. Od kursu, tak. Ale partner bierze też tak zwane 8% podatku, który ja muszę odprowadzić i on to robi za mnie. Ja nie muszę niczym się martwić. Cała reszta wpływa mi na konto, mam aplikację, i widzę, czy mam kursy bezgotówkowe, gotówkowe. No partner musi na czymś zarabiać. No tak, no zarabia na aucie, które ja wynajmuję i częściowo na opłacie za to, że on mnie rozlicza. No tak, bo ty też u niego pracujesz. Tak, bo ja u niego pracuję. Jasne, okej. Okay. No czyli powiedzmy tak z takiego tygodnia, gdzie w tygodniu masz opłatę 700 zł za samochód, odejmując jeszcze paliwo, to ile może zostać, ile, nie wiem... Tygodniowo, jak się jeździ i wie się, jak jeździ, czyli jakie godziny są najbardziej opłacalne, czyli najwięcej jest kursów i one są, mają ten mnożnik, bo wiadomo, to jest najważniejsze. No, tak jak teraz mieliśmy normalny kurs, tak, za który klient płaci standardowo, nie na mnożniku, ale gdyby na przykład coś się tam działo, jakaś impreza, no to prawdopodobnie trzeba byłoby to pomnożyć cenę razy 1,2 na przykład. No ile z takiego tygodnia można zarobić? Czy miesiąca? No liczmy w skali tygodnia, bo znamy już opłatę. W skali tygodnia, no to powiedzmy można tak na czysto zarobić 2,5 tysiąca. 2,5 tysiąca złotych na czysto. Tak. A taki twój najlepszy dzień? Oj, najlepszy dzień to 1000 mi się kiedyś udało zarobić. Ale to było takie trochę duże, więcej niż 10 godzin jazdy. Ale to było naprawdę, jeśli jest kurs za kursem, nie ma tych przystojów, to człowiek nawet nie wie, kiedy ten czas zleci. Czyli jest kurs, z kim się zagada, jest miło, wesoło, to jest fajnie, zleci dzień, to człowiekowi aż nie chce się zjeżdżać, bo widzi, że jest ten pieniądz i da się go zarobić. No gorzej jest, jak nie ma, na przykład okresy wakacyjne to są to właśnie te luki, o których mówiłem Ci wcześniej, pomiędzy godziną 11 a 14, to jest mniej osób, tak? Czy te poranki nie są aż tak, nie mieli się aż tak, no bo dzieci nie jadą do szkoły i tak dalej, więc... Czyli aż 1000 zł za jedną dniówkę na czysto już Ci wyszło. No powiedzmy, odliczyć tam paliwo. No to paliwo, no to przy tym aucie, no to wychodziło, nie wiem,
40 zł może maksymalnie przez całe. No to ładnie, no to ładnie. Jeszcze ostatnia kwestia, czy żeby przystąpić w ogóle do Bolta, żeby nawiązać współpracę, jest obowiązkowa jakaś opłata, czy nic, nie? Po prostu idziesz do partnera, bo to musi być partner, no. I chyba, że masz własną działalność, to wtedy zgłaszasz się, przedstawiasz wszystkie dokumenty i na tym jest koniec. Wystarczą chęci tak naprawdę. Mhm. To aplikacja jest uruchamiana praktycznie, można powiedzieć, w ciągu 3 dni, albo nawet jeszcze chyba teraz krócej, bo ja już jestem wiele lat, to trochę inaczej to działało. Czyli mnóstwo pozytywu, tylko wiadomo, że do tej pracy też trzeba się nadawać. Tak, no i najważniejsze w tej pracy to jest refleks, żeby uniknąć dziwnych sytuacji. Przede wszystkim bezpieczeństwo, tak? Pomaga w bezpieczeństwie, bo wtedy szybko reagujemy na pewne zdarzenia. No tak. Bardzo inspirująca, Sylwester. Myślę, że rozmowa i dla mnie, i dla wszystkich widzów na kanale Do Roboty. Cieszę się, że mogłem się tutaj pojawić. Kilka razy było właśnie zapytanie, a że ja czytam komentarze pod filmami, dlatego też proszę koniecznie o pisanie komentarzy i pod tym filmem. Czytam. Widzowie mnie inspirują, piszą właśnie, do jakiej firmy mam się udać, z kim mam zrealizować odcinek. Dzisiaj pokazaliśmy, jak wygląda Twoja praca, praca taksówkarza współpracując z firmą Bolt. Tak. Myślę, że chyba wyczerpaliśmy ten temat, choć temat jest na pewno obszerny, ale... Dużo już... można było jeszcze pewnie zadać pytań, ale to już chyba nie ja, tylko po drugiej stronie ludzie będą zadawać konkretne... Tak jest, więc śmiało możecie dopełniać jeszcze ten materiał swoimi komentarzami, a już zrobimy drugi odcinek z tej serii i pokażemy i odpowiemy na te pytania, które będą się pojawiały. Piękne słońce, piękna pogoda, ale trzeba jeździć dalej, co? Trzeba jeździć dalej, zarabiać. No klienci właśnie. Czekają. Klienci czekają, ja Ciebie też, Sylwester, dłużej nie zatrzymuję. Jeszcze słowami tak podsumowania dla ludzi, którzy chcieliby nawiązać współpracę, czy też pracować podobnie jak Ty. Jakieś takie słowa, wiesz, motywacyjne, działania? Motywacyjne. Jeśli ktoś lubi jeździć, lubi kontakt z ludźmi, siadać i jeździć. Siadać i jeździć, kręcić kilometry. Tak jak widzieliście, długo na te zlecenia nie trzeba czekać, a to jest ważne w pracy taksówkarza, żeby nie robić pustych kilometrów i na postoju, nie wiem, nie grać w gry, tylko no, mimo wszystko pracując zarabiać, nie? Zgadza się. A zarobić można, jak słyszeliśmy. Można. Stawki są dobre, i to więc... trzeba pracować. To jak w każdej pracy, zbijając bąki, to możemy, wiesz, czas tracić, a nie zarabiać. Więc moi drodzy widzowie, zostawcie również mnóstwo łapek w górę dla Sylwestra, wpadajcie na jego social media, wpadajcie w linki, które są w opisie związane ze współpracą z firmą Bolt. No i co, lecimy dalej? Lecimy dalej. Lecimy dalej, zarabiamy kolejne pieniądze, kręcimy kolejne kilometry, kręcimy kolejne odcinki, które wy oczywiście piszecie w komentarzach. Dzięki. Dzięki. Wszystkiego dobrego. No i do zobaczenia na mieście. Do zobaczenia.